gospodarka to przede wszystkim ludzie. W chwili obecnej najlepiej w polskiej gospodarce powodzi się bankom. Także w przypadku tarczy antykryzysowej banki zyskują. Tak dalej być nie może. Obywatele polscy, przedsiębiorcy są gnębieni wielkimi podatkami. I dlatego zapowiedziałem i zapowiadam, że jak zostanę prezydentem Polski, to obniżę podatki. Jako prezydent Polski powiem stop nowym podatkom i jako prezydent Polski deklaruję, że nie podpiszę żadnej ustawy podwyższającej podatki. Urząd prezydenta traktuję jako urząd i prezydent, który ma chronić obywateli. Ma chronić obywateli przed rządem, przed każdym rządem, przed zakusami rządu, który głęboko sięga do portfeli i wtedy odbijemy się od tego dna. A to nie o emeryturach, tak, jak słyszę, tylko o bezpieczeństwie, tak? Jeśli zostanę prezydentem, to natychmiast bym zarządził dyslokację wojsk na wschód i rozpoczął natychmiast modernizację wojsk rakietowych. To w kwestii bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli. To przede wszystkim bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli i trzeba stawiać na sektory, o których tutaj nikt nie mówi, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy pan prezydent, na którego głosowałem, moja cała rodzina, ale czujemy się zawiedzeni. Na przykład rolnictwo, jest taki koncern przemysłowo-spożywczy, zagraniczny, działający tutaj w Polsce. Koncern, który ma przychodów więcej niż cały budżet Polski. To świadczy o tym, że mamy potencjał. To nie tylko krowy, świnie, kurczaki czy też owoce miękkie, ale to jest super nowoczesna technologia rolnicza i na to powinniśmy stawiać. My tutaj nie mamy na razie ropy tryskającej, nie mamy złota, kopalni diamentów. Stawiajmy na to, co mamy, czyli na nowoczesne rolnictwo. Przez wiele lat w Parlamencie Europejskim należałem do grupy Unia na rzecz Europy Narodów. Chyba to świadczy za odpowiedź, za jaką opcją się tutaj opowiadam. Ale jeśli mówimy o tak tutaj ważnym problemie, czyli kwestii pandemii, czy pan redaktor mówi tutaj o kwestiach ustrojowych, tak? No to mamy konstytucję. I w tej chwili nasz ustrój się po prostu chwieje. I chwieje się dlatego, że pan prezydent po prostu nie zabiera głosu. Uczestniczymy w debacie prezydenckiej. Pan prezydent urzędujący również się stara o to. W tej chwili rozmawiają wszyscy na temat, czy będą wybory, czy nie będą, a pan prezydent śpi. On pierwszy powinien nam powiedzieć, czy będą wybory. Tak jak pan Donald Tusk, oddając śledztwo smoleńskie Rosjanom, podzielił społeczeństwo, tak teraz pan prezydent Duda podzieli społeczeństwo, dlatego że nie zabiera głosu i przez 5 lat ludzie będą się spierać, czy te nasze wybory były legalne, czy nie legalne. Oczywiście nie podwyższyłbym wieku emerytalnego i nie podpisał tej drugiej propozycji, o której mówi pan redaktor. Jest to po prostu sprzeczne z konstytucją i żaden prezydent by tego uczynić nie mógł. Ja się dziwię, że w ogóle taka kwestia tutaj pada, bo gdyby pan redaktor na przykład kliknął sobie na stronę Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zobaczył w zakładce polityka społeczna, to jest wiele polityk. I możemy tutaj rozmawiać na przykład o służbie zdrowia, to jest polityka społeczna. Dlaczego do dzisiaj Polska, Polacy płacąc tyle pieniędzy, nie mają dostępu do służby zdrowia? Nie trzeba filozofować, można wziąć przykład z Czech czy z Belgii. Albo by pan kliknął, redaktor, na zakładkę edukacja, tam gdzie pan prezydent zatrudnia 7 osób, doradców. I nigdy jako prezydent nie podpisałbym tak źle przygotowanej ustawy, która zrzuca na barki uczniów i nauczycieli ten cały ciężar. Wiem, co mówię, mam żonę nauczycielkę. Głosowaliśmy na pana, panie prezydencie, ale jesteśmy minęła. Teraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej musi być samodzielny, podkreślam, musi być samodzielny i nie może dopuścić do zachwiania podstawami demokratycznego państwa prawa, jak to ma miejsce w chwili obecnej. Chcę powiedzieć, że 5 lat temu ja, moja rodzina, jak i wielu Polaków głosowaliśmy na Andrzeja Dudę, ale nas po prostu zawiódł i czujemy się oszukani. Startuję na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo mam najlepszy program. Gwarantuję państwu, że jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skorzystam z inicjatywy ustawodawczej
i obniżę, bardzo obniżę podatki. Powiem stop podatkom, nie podpiszę żadnej ustawy, która podwyższa podatki. Będę szlifował bezcenny brylant, jakim jest Polonia i Polacy na całym świecie. Dlatego proszę Państwa o głos. Bardzo dziękuję.